Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sebastian, a was moi drodzy zapraszam na kolejny odcinek z gry The Inquisitor. Pobiliśmy, pokonaliśmy w ostatnim odcinku wesołego kata, zdjęliśmy jego maskę oraz zabraliśmy mu flet, a teraz nas gra wyrzuca do nieświata i to będzie już nasze czwarte spotkanie z nieświatem. Ojcze nasz, któryś jest królem, pozbaw nas słabości, abyśmy nie odpuszczali naszym winowajcom. I zło racz wywabić z mroku, abyśmy je w Twym imieniu zgładzili. Amen. Okej. O, ładne, ładne. Dobrze. Znowu mamy 5 elementów do zebrania, które jak widzę znowu są wszędzie, nie? Dobrze, no to zacznijmy od tego najbardziej z tyłu. Chociaż to nie jest powiedziane, nie? Coś nowego. Jeźdźcy apokalipsy. Jeźdźcy apokalipsy są bytami nicości, niosącymi zagładę. Byt potężnymi, by z nimi walczyć. Światło, którym emanujesz w nieświecie, może zwabić ich uwagę. Miej się więc na baczności. Plaga. Chmura strzał. Plaga może wypuścić w twoim kierunku chmurę strzał. Musisz uciec z atakowanego obszaru, by uchronić się przed obrażeniami. Okej, okay, czyli nie dość, że musimy uważać na wszystko, to jeszcze musimy uważać na jeszcze więcej, nie? Czyli wykorzystywanie naszego światła też może ich zwabiać, tak? Wartownik. Do pomiotów dołączył wartownik, potrafiący wyzać pod mroka. Uważaj na niego. Nie, wszystko jedno, gdzie pójdziemy, to może w tamtym kierunku. Ciemka, chłopie. Nie widzisz mnie, nie? Brawo, ty. W sumie to można i tędy, ale tam jest basen, okej, okay, tam to może później. A tu jest nasz kolega w ogóle. Nasz słodziak, nie? Na razie jest daleko, także może jakoś tu bokami, może. Ciebie by trzeba jakoś ominąć. O-o. No właśnie. Dziękuję. Idź sobie, no właśnie, miło z twojej strony. Fajnie, że mamy ścieżkę zrobioną, nie? No to ten pierwszy jest w miarę ok. Ty też padniesz jej ofiarą. Będzie to dla ciebie karą. Śmierć przyniesie kat wesoły, odcinając ci kiczoły. Okej. No ten kadr to fajny śmieszek. Kierunek obraliśmy dobry. Okej. Okay. Idź mi stąd. Teraz na lewo chyba. Otóż to.
Okej. Słabo jesteście ogarnięci, moi drodzy. Może i dobrze. Tam nie dla mnie, nie? Tam. Czy my tu byliśmy? Tak to wygląda, nie? Nie, bo by nie było tej mgły czarnej. O-o! O-o! Chociaż schowany jestem, nie? Zawsze możemy tego użyć. W ogóle chyba jest achievement za 10 albo 20 oślepień tego potworka. Zaraz, zaraz! Przecież o mnie była mowa. Czas więc w czyn zamienić słowa. Tu przejścia nie ma? Okej. Jeść z apokalipsy, nie? Tam u góry. Okej. Tam. Jest tylko z tamtej strony. Można by się gdzieś wykąpać, nie? Teraz pytanie, lewo czy prawo? No, może w tej chwili lewo. Ciebie oślepimy, nie? Ty! O! No dobrze, to z tobą zawalczymy. Jak tak... No nie, no jeszcze ty tu musiałeś przyjść. Dobra, nie mogę użyć oślepienia, to jest śmieszne trochę w tej chwili. Ten tu biega jak poparzony, nie? Chodź tu, bo musimy sami powalczyć, a nie tam przez... Nie z tamtym kolegą. Świetnie. Z tymi sobie jakoś... Chyba ich ominiemy, nie? O właśnie. Maska cechy olbrzymi. Dobre wzmocni, złe wykrzywi. Wielką siłę wleje w członki. Będą mrzonki, bo teraz... kto włoży ją, ten zginie. Taką klątwę dzisiaj czynię. Teraz zauważyłem, że biorąc ten, ten skrawek, też nasze światło się regeneruje. Teraz tam, okej. Okay.
Nie wiem, czy tu będzie przejście. Raczej wątpię chyba, co? To pójdziemy tędy i tutaj w lewo. Fajnie to wygląda. Tym miejscem apokalipsy. Dzień dobry, panie. Na koniku. I już. Tutaj przejścia nie będzie, nie? No to tędy. Teraz tak, jedno jest tam, jedno jest tu. Wszystko jednak to ogarniemy, nie? Nie ma co przejmować właśnie, bo się bałem, ale to tutaj... Okej, lecą strzały. No właśnie. Ale to nas zregeneruje. Grał się, rymował, tańczył, pląsał, wiwatował. Zagra nawet coś na flecie, gdy palcami go oplecie. Ej, no ciekawostka, teraz nam się nie zregenerowało światło, a wtedy się zregenerowało. To już nic z tego nie rozumiem. Idź pan ode mnie, odczep się ode mnie, dobra? Ja muszę iść jeszcze tam, okej. A czy do nas potrafi zregenerować? Wątpię, nie? Okej. Trzeba było uciekać, nie? Bo strzały leciały. Ale tu chyba jest basen. Elegancko. Okej. Teraz tak. Ten kierunek musimy obrać. W porządku. Tu jest... To jest mój teren. Tam. Teraz tak, ja mu nie pokazuję kierunku, ale chodź tu kolego, bo chcę cię oślepić. Proszę bardzo. Nie, chyba nie wyszło, nie? Wstawaj! No bez przesady. Dlaczego nie zadziałało to oślepienie na nim?
Dobrze, że nas zasejwowało w tym miejscu. To mnie zaciekawiło teraz, dlaczego nie zadziałało na nim oślepienie, nie? Specjalnie stanąłem w jego polu widoczności, żeby to ogarnąć. Nie wiem. Ciekawe. No, nieważne. Jakoś ogarniemy. Kto to wie, kolego? Gdzie on tam poleciał, co? Kolega, my już tam nie idziemy. Nie mamy takiej potrzeby. Siema. Co to było teraz? Aha, on tak. Okej. Co ja tutaj robię? Pamiętasz mnie, chłystku? Na gwoździe i ciernie. To ty? Mówiłam ci, że jeszcze się spotkamy. Niemożliwe! Nie żyjesz! Spaliłem cię na stosie! Przepadnij, maro nieczysta, precz! Odejdę, gdy klątwa się wypełni. Jaka klątwa? Twój synek ci nie powiedział? Ha? Dziwne. Z pewnością ją słyszał. Ciii. Bez obaw. Jestem pewna, że Kat zaraz cię z nią zapozna. Wiersz wyrzucić z gardła muszę, bo inaczej się uduszę. Słuchaj zatem, bo to ważne. Kto trefnisia maskę wdzieje, ten niechybnie oszaleje. Będzie chichrał się, rymował, tańczył, pląsał, wiwatował. Zagra nawet coś na flecie, gdy palcami go oplecie. Maska cechy wyolbrzymi, dobre wzmocni, złe wykrzywi, wielką siłę wleje w członki. Lecz to wszystko będą mrzonki, bo kto włoży ją, ten zginie. Taką klątwę dzisiaj czynię. Ty też padniesz jej ofiarą. Będzie to dla ciebie karą. Śmierć przyniesie Kat wesoły, odcinając ci giczoły. Jak los zmienić? Ola Boga! Trzeba o to prosić Boga, bo jedynie z jego woli człowiek z klątwy się wyzwoli. Zaraz! Przecież o mnie była mowa. Czas więc w czyn zamienić słowa. Okay.
Okej. No i teraz, moi drodzy, szukamy naszych ulubionych trojaczków, nie? Tu jest wyjście tam, okej. Trojaczki, nadchodzimy. Już po wszystkim. Kat nie żyje. Co z moimi ludźmi? Zaszlachtowani. Przeklęte wiedźmy i te ich czary! Niech je piekło pochłonie! Na gniew pana! Co tak cuchnie? To twój człowiek. Nie pomógł mi, choć go o to prosiłem. Stał tu cały czas. W obsranych gaciach. Powinieneś zwolnić go ze służby, kapitanie. Tak zrobię. W straży nie ma miejsca dla tchórzy. Zabierzcie mi sprzed oczu to ścierwo! A mój ojciec? Co z nim? Przykro mi, ale... Katko poćwiartował. Poćwiartował? Stragan należy do mnie! Wszystkie towary są moje! Co to? Oszalał? Moje modlitwy zostały wysłuchane! Durny tatko już nigdy nie będzie mi rozkazywał! Rzućcie jego śmierdzące gnaty psom, bo ja na nie sram! A to ch... Aryjo, bez litosna! Rozszarpię mu gardło! Odciągnijmy psa! Zabijcie to bydle! Prawie mnie zagryzł! Nie tym tonem, gnojku. Wszystko w porządku, przyjacielu? Masz szczęście, że jestem kapitanem straży. Moim obowiązkiem jest dbać o porządek, dlatego dam ci jeden dzień. Pakuj swój nędzny kramik i wypierdasta! Jeśli cię to jutro zobaczę, podzielisz los ojca. A ty trzymaj kula na łańcuchu. To nie jej wina. Pies zaatakował instynktownie. Zrobił to, bo syn Alek kupca się nad nim znęcał. Ach, takie buty. Dobrze się czujecie, mistrzu Maderdin? Kiepsko wyglądacie. Nic mi nie jest. To tylko zmęczenie. Mam coś, co postawi was na nogi. Golnijcie sobie. Co to? To czarci trunek z Królestwa Polskiego. Przepala gardło, ale krew krąży po nim jak oszalała. Należy jedynie pić z umiarem, żeby entuzjazm nie przyćmił rozsądku. O! Mocne! Ale dobre! Zaraz to poczujecie. Zostawię was tu, jeśli nie macie nic przeciwko. Muszę rozmówić się z braćmi Finkelstein. Idźcie, idźcie. Do niczego mi się tu już nie przydacie. Uważajcie na trojaczków. Chciwi dranie potrafią być podstępni. Tak. Zdążyłem się już o tym przekonać. Dobry piesek. Bardzo dobry piesek. Dobrze, to ja biegnę do braciszków. Może, żeby was tą drogą nie zanudzać. Widzimy się przed ich miejscówką. Okej, okay, jesteśmy blisko braci. Tam ich straganu. Gdzie oni są? Gdzie są bracia? A bo ja wiem, panie. Poszli gdzieś w pizdu. Na pewno nie wiesz? Zastanów się. Może coś mówili. Tak, tak. Już sobie przypominam. Poszli z jakimś gówniarzem do Zamtuza pod przyspieszonym oddechem. Z gówniarzem do burdelu?
Chodziło pewnie o jakiś większy interes. Bracia zawsze je tam omawiają. Wiem, gdzie to jest. Śledzisz mnie, Smarku? To małe miasto, Inkwizytorze. Tak. Już to słyszałem. Zaprowadzę cię do Zamtuza za jednego srebrnego anioła. Zapłacę. Ale dopiero na miejscu. No to chodźmy. Jestem ciekaw, na co wydajesz pieniądze. Sporo już ode mnie wyciągnęłaś. Nie trwonię ich, jeśli o to pytasz. Więc co z nimi robisz? Pomagam tym, którzy tego potrzebują. Bardzo to chwalebne, ale naiwne. Dlaczego? Bo wszystkim nie pomożesz. Ale niektórym owszem. Tak ona ładnie biegnie. Okej, znowu. Boisz się? Wyglądają dziwnie. Ale ta chmura. Co? To tylko chmury. Słusznie. Chodźmy, Inkwizytorze. Szkoda czasu. To sprawka szatana. Słyszałem, że w porcie zaczęli znikać ludzie. Myślisz, że ma to związek z tymi chmurami? Na pewno. No chodź, Amelio. Zbliża się koniec świata! Zginiemy! Wszyscy zginiemy! Matko Boska bezlitosna, miej nas w swojej opiece! Powiem wam coś w tajemnicy. Co roku ktoś wymyśla koniec świata, także nie przejmujcie się. Daleko jeszcze? To tutaj. Dziękuję. Dla ciebie. Dalej pójdę już sam. Chodźmy, przyjacielu. Krótka historia o tym, jak straciłem ojca. Staruszek mój, Jack Hackerman, uczciwym był człowiekiem, miał jednakowoż pewną wadę, którą nazwać można też nałogiem. Straszliwie lubił panienki. Nie tylko zbywało mu grosiwa, kroki swe kierował do miejscowego Zamtuza o wdzięcznej nazwie pod przyspieszonym oddechem. Tenże przybytek rozpusty, muszę nadmienić, cieszył się niemałą renomą i pociągał amatorów uciech cielesnych z całego Königstein. Bezstrach w oczach klientów wywoływała znajdująca się nieopodal tajemnicza płaskorzeźba nazywana przez mieszkańców ustami zdrady. Każdy z odwiedzających musiał ją mijać i mierzyć się na spojrzenia z brodatym mężczyzną o szeroko otwartych ustach. Za młodu nie rozumiałem przeznaczenia tegoż otworu, choć dzisiaj wydaje mi się ono oczywiste. Legenda głosi, że usta weryfikują prawdomówność mężczyzn podejrzanych o cudzołóstwo. Podobno w przeszłości kobiety często z nich korzystały. Gdy małżonka podejrzewała męża o zdradę, wlokła go za habety przed płaskorzeźbę i nakazywała włożyć przyrodzenie w otwór. Oh my god. Jeśli delikwent nie zbrukał się zdradą, mógł być spokojny o swojego kutasika. Jeśli jednak zdarzył mu się skok w bok, usta pozbawiały go męskości szybkim i bolesnym cięciem. Do niedawna nikt nie dawał wiary tym rewelacjom. Dowodów, jakoby usta faktycznie odgryzały fujary, brakowało, a magiczne właściwości rzeźby zdawały się jedno taniem opowiastką. Razu pewnego matula moja dowiedziała się jednak o niewierności ojca. Tatko zarzekał się, że to wszystko bój dalej. Moja stara zapała go za kołnierz i, opłakując, zaciągnęła przed usta zdrady. Ojciec nic sobie z tego nie zrobił, bo nie wierzył, że stanie się coś złego jego klejnotami. Podobnie jak tłum gapiów, który przyciągnięto osobliwe widowisko. Jakże wielkie było zdziwienie, kiedy okazało się, jak bardzo wszyscy się mylili.
Moi drodzy. Ała. Okej. Okay. Dzień dobry, moje drogie. Która jest wolna? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Panią kojarzymy, stała ku mojego budynku, nie? Ku mojego pokoju. Dzień dobry. A pani co? Dzień dobry. O, kolega przepadzity. Nie? Siema. Dobra, to wbijamy, tak? Kurczę wyżej. Znaczy tam jest akurat wejście, nie? I faktycznie jest na dole. No to wbijamy. Szybka Greta idzie ze mną. Taki ch**a trąba. Była z tobą ostatnio, teraz moja kolej. Nie kłóćcie się. Niech damy same zdecydują. A ty wujek dobra rada? Właśnie. Dzisiaj nie wybierasz, więc zamknij mordę. Proszę, proszę, inkwizytor. Przed chwilą o tobie rozmawialiśmy. Zrobiliście ze mnie głupca. Wiedzieliście, skąd pochodzi sztylet, o który was pytałem. Mimo to zatailiście prawdę. Nic nie ma za darmo, mistrzu Maderdin. Chętnie zapłacę za informację. Podajcie tylko cenę. Spierdalaj, inkwizytorze, póki jesteś w jednym kawałku. Mam tylko kilka pytań. I zapewniam, że zaraz grzecznie na nie odpowiecie. Za mało miejsca na długą broń. Ja to załatwię. Poczekajcie z dziewczynkami na zewnątrz. Za minutkę do was dołączę. Takiś pewny? No to dajesz, kolego. O, 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 przepraszam. Oj. Okej, okay. Matrix jak nic. Grubas szybko się uwinął. O kurwa! Następnie odważny, tak? To chodź. Twardy jest, nie? Tyle strzału dostał. Jakiś cwany, no okej. Okay. Jednak jest szybki. Jednak tylko krótkie ataki chyba. Albo... Kurczę, szybki jest, kubany, no.
To by mi się dwa razy rzuciło, nie? Chodź tutaj. Został jeszcze jeden. Który gdzieś spierniczył, nie? Czemu on jest podświetlony, jak nic z nim zrobić nie mogę? Chyba nie możemy wrócić, nie? A możemy wrócić, może w środku będzie. Choć wątpię, ale przejrzeć można. Halo, kolego? Do żadnych drzwi nie można wejść, okej. Okay. To idziemy stąd. W takim razie. Można z nimi porozmawiać. Ranny uciekający człowiek musiał zwrócić czyjąś uwagę. Mogę o coś spytać? Przepraszam, mistrzu, ale nie mogę ci pomóc. Widziałeś rannego człowieka? Ja tam nic nie wiem. Najprościej, nie? Aż tak się mnie boją? Trudno. Dowiem się więcej, nadstawiając ucha. Otóż to. Podobno Klotylda przyprowadziła swojego męża do ust zdrady. I co? Pewnie wyszło szydło z worka. Skąd wiesz, że ją zdradzał? Bo robił to ze mną. Z tobą też? Z tobą też. Przeklęte chmury przyprawiają mnie o dreszcze. Przestań się na nie w końcu gapić, a? Nie mogę. Głowa sama mi się podnosi. Szatan pewnie cię opętał. Spróbuj szybko przez lewe ramię. To pomoże? Na pewno nie zaszkodzi. Okej. Okay. Jeszcze jedna rozmowa gdzieś. Tutaj. Widzieliście? Chędożony Finkelstein prawie mnie przewrócił. Pędził, jakby go sam diabeł gonił. Raczej ktoś komu przyprawił rogi. Z połową miasta ma teraz przez to na pieńku. Racja. Był ranny, więc pewnie się pojedynkowali. O, musiał być tęgi Rembajło. Jonas jest przecież wyśmienitym szermierzem. Każda kosa trafia w końcu na kamień. Finkelstein ukrywa się gdzieś tutaj. Czuję, że jestem blisko. Tak, to zaraz znajdziemy, nie? Tylko mnie ciekawi, że ten trop
Zobaczmy, czy jest szansa, żeby iść po śladach tej krwi jeszcze. Tu jest ten ślad, nie? Okej, okay, tu się ślad urywa. To ciekawe, nie? Tu wątpię. Tu co się dzieje? Wygląda na to, że się opatrzył. Albo tam, albo tam. A jednak tutaj znowu krwawi. Już od kilku wiosen na ulicach Königstein grasują rzezimieszki z gangu rybnego. Okradają mieszkańców miasta tudzież przyjezdnych. Jedną ze swoich kryjówek mają gdzieś w porcie. Można do niej trafić po smrodzie zgniłych ryb, ale nikt przy zdrowych zmysłach się tam nie zapuszcza. Nawet strażnicy miejscy. Ta bohaterska brać interweniuje, tylko gdy leje się krew. Mniejsze występki puszczają płazem tym portowym śmierdzielom. Rzezimieszki wychodzą najchętniej na żer, gdy w mieście panuje rozprężenie. Zbliżające się święto Chrystusa Triumfatora będzie dla nich wyśmienitą okazją, by pozbawić oszczędności kilku podbitych mieszczan. Czy my tego nie czytaliśmy czasem kiedyś? To chyba jest on, nie? Tak sobie stoi? Czeka na nas? Szykuj się na spotkanie ze Stwórcą, skurwielu! Nie no, ty masz ruchy straszne, nie? Mam kilka pytań. Niczego się ode mnie nie dowiesz, inkwizytorze. Z przyjemnością udowodnię, jak bardzo się mylisz. Inkwizytorze! Rzuć broń! Powiedziałem, rzuć broń! Ocaliłem ci życie. Tak mi się odwdzięczasz? Tylko głupiec lituje się nad wrogiem. Nigdy cię za niego nie uważałem. Wiesz równie dobrze jak ja, że zasłużyłeś na karę, którą kazałem ci wymierzyć. Nie było w tym nic osobistego. Zabiłeś mi ojca, skurwysynie! Zapomniałeś o tym? Ja pamiętam. Przez cały czas szukałem sposobu, żeby cię załatwić. Miałem nadzieję, że bracia Finkelstein wyprują ci flaki. Szkoda, że im się nie udało. Zapłaciłem całkiem sporo. Odłóż kuszę, albo skończysz tak jak oni. Ty pierwszy do nich dołączysz! Daję ci ostatnią szansę. Oddaj kuszę,
a o wszystkim zapomnę. Nigdy! Szykuj się na śmierć, inkwizytorze! Zlecić morderstwo jest łatwo. Ale zabić samemu to coś zupełnie innego. Nie podchodź, bo to zrobię! Zobaczysz! Stój! Zabiję cię, jeśli się nie zatrzymasz! Do tego trzeba mieć jaja, a te jeszcze ci nie wyrosły. Niech to szlak poszedł na dno. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Spokojnie. Zaraz wszystko wyjaśnię. Siedzisz na krześle inkwizytorskim. To cudowny wynalazek. Zachęca do mówienia tych, którzy z własnej woli mówić nie chcą. Widzisz tę korbę? Gdy zacznę nią kręcić, z otworów w oparciu i siedzisku wysuną się powoli żelazne kolce. Piekielnie ostre. Tym bardziej się wysuną, im mocniej skręcę korbę. Najpierw przebiją ubranie i skórę. Potem wbiją ci się w jaja i wnętrzności. Na sam koniec przeszyją ciało na wylot. Oczywiście nie będę się spieszył. Inkwizytorska przeplatanka. To najskuteczniejsza metoda prowadzenia przesłuchania. Pytanie, ból. Pytanie, ból. Pytanie, ból. Cały czas tak samo. Metodycznie i bez emocji. Aż do skutku, bez chwili przerwy. Więc nadal twierdzisz, że niczego się od ciebie nie dowie. Inkwizytorze! Miałem nadzieję, że to powiesz. Chcę usłyszeć wszystko, co wiesz na temat sztyletu, który wam pokazałem. To jedno z trzech ostrzy! Znaleźliśmy je na północy, w ruinach starożytnego miasta! Jedno z trzech? Tak! Był tam jeszcze miecz! I grot włóczni! Co z nimi zrobiliście? Sprzedaliśmy je staremu medykowi, Rojchlinowi! Johannesowi Rojchlinowi? Tak! Znów ten Rojchlin. Co róż ktoś o nim wspomina. Powinienem chyba rzucić okiem na jego grób. Może znajdę tam jakieś odpowiedzi. Okej. Powiedziałem wszystko! Wszystko, co chciałeś wiedzieć! Wyciągnij te kolce! Błagam cię! Modlę się o ciebie, wiesz? No tak sobie tutaj siedź. Na razie. Inkwizytorze! Jeszcze tu wrócę. Kiedyś.
Okej, okay, także teraz naszym elementem jest dojście do groba Johannesa Rohlina. Ale to już moi drodzy, w kolejnym odcinku. Na tę chwilę dziękuję wam serdecznie za trwanie do końca. Jeśli się spodobało, skorzystajcie 4 razy za. Zasubskrybuj, za lajkuj, zapisz komentarz i zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej!